osoby, które mają problem z tak zwaną ortoreksją, mają tak zwany problem z tym, że poświęcają bardzo dużą ilość czasu na planowanie posiłków, na sprawdzanie etykiet, na obserwowanie, czy to jedzenie, które jest kupowane, jest wystarczająco zdrowe, i tym sposobem eliminują kolejne produkty ze swojej diety. Takim ekstremalnym przypadkiem, gdzie można byłoby podejrzewać problem z ortoreksją, była kiedyś matka mojej pacjentki. I okazało się, że matka miała bardzo duże poczucie lęku związane z utratą zdrowia zarówno swojego, jak i członków rodziny, do tego stopnia, że pozwalała córce oczywiście zjeść 2 kostki czekolady, pod warunkiem, że córka przebiegnie 5 km na bieżni. Leczenie ortoreksji trochę jest podobne do leczenia anoreksji, dlatego że w anoreksji mamy silny lęk przed przytyciem, a w ortoreksji mamy silny lęk przed utratą zdrowia, a zdrowe jedzenie ma nam dać taką trochę iluzoryczne poczucie bezpieczeństwa. Ja bardzo często pytam pacjentów, u których zauważam rzeczywiście problem nadmiernej koncentracji na jedzeniu, ile procent czasu w ciągu dnia zajmuje tej osobie koncentracja właśnie na sprawdzaniu jakości spożywanego jedzenia.